Na ostatniej sesji Rady Miasta Dziełdowo miał miejsce kolejny etap kampanii wyposażania mieszkań będących własnością miasta w czujniki tlenku węgla. W ubiegłym roku mieszkańcy Dziełdowa otrzymali 35 takich urządzeń, a w tym aż 176. Środki na zakup czujników tlenku węgla pozyskane zostały z budżetu miasta. I tutaj dzięki przychylności pana burmistrza udało się zrealizować to zamówienie. Czujniki tlenku węgla zakupione przez nas trafią za pośrednictwem PGKiM-u do mieszkańców, którzy mieszkają w mieszkaniach, które są własnością gminy Miasto Dziełdowo i stanowią zasób komunalny gminy. Tlenek węgla jest gazem bezwonnym i bezbarwnym, dlatego jest niezwykle niebezpieczny. Najlepszą przed nim ochroną jest wyposażenie mieszkania w czujnik tlenku węgla. Podczas obrad dzisiejszej Rady Miasta w Dziełdowie byliśmy świadkami przekazania kolejnej partii czujników czadu i czujników gazu. Tym razem było to nie 35, a 176 czujników. Jest to wspaniała inicjatywa pana komendanta Straży Miejskiej, pana Pawła Wołkowskiego, który dba o mieszkańców, o ich bezpieczeństwo i dzięki jego zaangażowaniu, pomysłowi i tej realizacji, do której doszło dzisiaj podczas obrad sesji Rady Miasta, wszystkie mieszkania komunalne, cały zasób gminy Miasto Dziełdowo będzie wyposażony w czujniki i wszyscy mieszkańcy, którzy z tego zasobu korzystają, będą mogli czuć się bezpiecznie. Wyposażenie mieszkań w czujniki to nie wszystko. Regularnie prowadzona jest akcja informacyjna. Od kilkunastu lat Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Straż Miejska prowadzą akcję informacyjną, przekazując mieszkańcom także ulotki informujące o zagrożeniu tlenkiem węgla. Mogą się Państwo zetknąć z tym na klatkach schodowych. Rozdawane są młodzieży i dzieciom w szkołach, w przedszkolach. Docieramy za pośrednictwem przewodniczących zarządów osiedli, za pośrednictwem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych do mieszkańców, abyście wszyscy Państwo mieli świadomość, jak wielkim zagrożeniem jest tlenek węgla. Od ubiegłego roku Straż Miejska w Dziełdowie posiada również na wyposażeniu miernik tlenku węgla. Jeżeli tylko mają Państwo uzasadnione podejrzenie, wątpliwość, czy w Waszym mieszkaniu nie jest obecny tlenek węgla, możecie tak samo jak na Straż Pożarną, tak samo zadzwonić do Straży Miejskiej. Pracownicy Straży podjadą i sprawdzą, czy w Waszym mieszkaniu w powietrzu nie ma niebezpiecznego gazu tlenku węgla. Warto czujnik tlenku węgla zainstalować w każdym mieszkaniu. Koszt jest nieduży, nie przekracza 100 zł, a korzyści z jego posiadania mogą być nieocenione.